Witamy w 18. wydaniu Wieści ze Świata. Tym razem w naszej historycznej wędrówce dotrzemy do roku 1250. Przyjrzyjmy się więc teraz najważniejszym wydarzeniom z lat 1150-1250. Przełom wieku XII i XIII w Europie to przede wszystkim czas wypraw krzyżowych. W latach 1189-1192 przez Europę i Bliski Wschód przetacza się trzecia krucjata. W 1202 roku wyrusza czwarta wyprawa krzyżowa. W roku 1204 krzyżowcy łupią Konstantynopol i zakładają Cesarstwo Łacińskie Wschodu. Dwa lata od 1228 roku poczynając trwa piąta wyprawa krzyżowa, a w latach 1248-54 szósta. Rekonkwista przeciw muzułmanom na Półwyspie Iberyjskim kończy się w roku 1236, kiedy Ferdynand III Święty zdobywa południe Półwyspu wraz z Kordobą. Muzułmanie utrzymują jedynie Emirat Grenady. Teraz przenieśmy się do Ameryki. Na przełomie XII i XIII wieku do Doliny Meksyku przybywają Aztekowie. W tym samym czasie, a dokładnie w roku 1185 w Japonii, Yoritomo z rodu Minamoto otrzymuje od cesarza nominację na urząd szoguna z dworem w Kamakura. Szogun znaczy pogromca barbarzyńców. W roku 1206 Kurultaj, czyli wiec stepowych ludów mongolskich, tureckich i tatarskich, obwołuje najwyższym władcą Hana Temudżyna, znanego pod imieniem Chingis Khan. W ciągu 20 lat Chingis Khan tworzy imperium sięgające od północnych Chin po Morze Czarne. W roku 1243 Mongołowie podporządkowują sobie Anatolię. Skoro już wraz z plemionami mongolskimi dotarliśmy na Bliski Wschód, spójrzmy, co wydarzyło się w tym rejonie świata w ciągu ostatniego wieku, czyli między rokiem 1150 a 1250. W roku 1171 Saladyn pozbawia władzy kalifa fatymickiego z Kairu i zakłada dynastię Ajubidów. 16 lat później, w roku 1187, Saladyn pokonuje króla jerozolimskiego, odzyskuje Akkę i Jerozolimę. W roku 1190, w trakcie trzeciej krucjaty, Ryszard Lwie Serce, król Anglii, wraz z Filipem II Angusem, królem Francji, odzyskuje Akkę. Dwa lata później, w 1192 roku, Saladyn z Ryszardem podpisują rozejm. Rok później jednak Saladyn umiera, a walki chrześcijan z muzułmanami wybuchają na nowo. W 1229 roku, w czasie piątej już wyprawy krzyżowej, sułtan Egiptu Al-Kamil oddaje Jerozolimę, Betlejem i Nazaret cesarzowi Fryderykowi II. Dopiero w roku 1244 Turcy z Chorezmu zdobywają Jerozolimę. Tak wygląda mniej więcej sytuacja polityczna na świecie w latach 1150-1250. Maćku, losy świata w Twoich rękach. Bardzo śmieszne. Dziękujemy naszemu komentatorowi. Można powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie w zawrotnym tempie kręci się historyczna karuzela. Jedni tracą, drudzy zyskują, aby ci pierwsi po pewnym czasie mogli znowu odzyskać. Można dostać zawrotu w głowy. A tu jeszcze Mongołowie siłą wdzierają się do historii. Przyjrzyjmy się temu ludowi, o którym do niedawna nikt nawet nie słyszał. To, co widać za mną, to typowy dom Mongołów, tak zwana jurta. Jurtę, jak każdy namiot, można bardzo szybko złożyć i przenieść w inne miejsce. Jest to w przypadku Mongołów wręcz konieczne, bowiem jest to lud koczowników pędzący swoje stada bydła po bezkresnych stepach Azji. Zobaczmy z bliska, jak wygląda jurta. Szkielet jurty tworzy konstrukcja z drewna lub wikliny. Tę drewnianą ramę daje się łatwo składać, dzięki czemu zwijanie i rozbijanie obozowiska zajmuje Mongołom niewiele czasu. Jurtę ustawia się zawsze wejściem na południe. To zapewnia więcej światła i ciepła słonecznego wpadającego do środka. Teraz na konstrukcję narzucane są duże kawałki wojłoku, płacht wytworzonych ze sprasowanej mieszaniny wełny i bydlęcej sierści. Aby wojłok nie nasiąkał wodą, impregnuje się go za pomocą łoju lub owczego mleka, a następnie przeciera wapnem lub mączką z kości.
Jurta ma na szczycie niezakryty otwór, który zapewnia dobrą wentylację. Pod nim płonie ogień, nie tylko służący do gotowania, ale również zapewniający ogrzewanie w czasie mroźnych, stepowych zim. Jak widać, samo wyposażenie wnętrza jest dość skromne. Łóżko z wełnianą kapą, skóry zwierzęce jako narzuty, plecione kosze wyłożone wojłokiem jako pojemniki na różne przedmioty. Wtargnięcie Mongołów na scenę dziejów łączy się z postacią Temudżyna, zwanego szerzej jako Czyngis Khan. Temudżyn urodził się w roku 1162. Zgodnie z przekazem zaciskał w ręku czarny kawałek skrzepłej ludzkiej krwi. Miało to zapowiadać jego ogromny wpływ na dzieje swego ludu i na dzieje świata. Znany od najmłodszych lat jako dzielny wojownik i sprawiedliwy wódz, w 1200 roku Czyngis Khan wyznaczony został wodzem w części plemion mongolskich. W 1206 roku Kurultaj, czyli Wielki Zjazd Plemion Mongolskich, wybrał Czyngis Khana na Kagana, czyli Wielkiego Chana wszystkich plemion. Imperium stworzone przez Czyngis Khana w ciągu następnych 21 lat sięgało od Morza Czarnego do granicy Chin. Łączyło ono nie tylko ludy mongolskie, ale także inne ludy stepowe, nazywane wtedy ludami o wojłokowych ścianach domów. Była to pewna aluzja do zamieszkiwania przez Mongołów i Tatarów w jurtach. Armia stworzona przez Czyngis Khana podzielona była według systemu dziesiętnego na dziesiątki, setki, tysiące. Największym oddziałem był Tumen, czyli oddział dziesięciotysięczny. Notabene polskie słowo Tuman wywodzi się z tego mongolskiego określenia Tumen. Czyngis Khan zmarł w roku 1227. Miejsce jego pochówku do dziś jest nieznane. Opowiadano, że kondukt żałobny zabijał wszystkich świadków napotkanych po drodze. Powody były dwa. Pierwszy, świadkowie nie powinni znać miejsca pochówku, by miejsce to nie zostało później obrabowane czy sprofanowane. Drugim elementem była chęć, by po śmierci ci zabici świadkowie służyli wielkiemu Hanowi. Mongołowie czczą ogień. Uważają go za siłę mającą moc oczyszczania. Nie pozwalają wrzucać do ognia odpadków ani przesuwać nad ogniem noża, aby przypadkiem nie obciąć mu głowy. Powiada się, że Mongoł zrośnięty jest ze swoim koniem. Jest w tym trochę prawdy. Mongołowie, pokonując ogromne przestrzenie stepu, potrafią spać na swoim wierzchowcu. Zdarza się, że spragniony Mongoł otwiera żyłę swojego konia, by jego krwią zaspokoić pragnienie. Potem opatruje ranę wierzchowca i rusza w dalszą drogę. Mongołowie nadzwyczaj szanują te zwierzęta. To dzięki nim mogą przemieszczać się po stepie w poszukiwaniu trawy dla swojego bydła. To dzięki koniom możliwe są też ich sukcesy militarne. Armia mongolska posuwa się w precyzyjnym szyku. Na przedzie w pięciu rzędach ustawiają się jeźdźcy. Dwa pierwsze to ciężka jazda, uzbrojona w kopie. Za nimi posuwają się trzy rzędy jeźdźców w lekkich zbrojach. Dalej zaś jedzie pozostała część armii. Podczas bitwy następuje przegrupowanie. Do przodu wysuwają się ci, którzy byli z tyłu i prowadzą wręcz samobójczy atak na wroga. Po pierwszym starciu następuje gwałtowny odwrót. Strona atakowana przez Mongołów zazwyczaj rusza w pościg i wówczas wpada w przygotowaną pułapkę. Dzieło kończy atak mongolskiej ciężkiej jazdy, która roznosi przeciwników na kopiach. Dowódcy kierują tymi manewrami za pomocą chorągiewek, pochodni i gwiżdżących strzał. A teraz przenosimy się do Europy. Tu ludzie zaczynają wznosić niezwykle kosztowne budowle. W wieku XII, w kręgach zwłaszcza Uniwersytetu Paryskiego, w kręgach dominikańskich, rozwija się analiza tekstów Ewangelii, tekstów Dionizego Areopagity, który przypomina, że Chrystus mówi o sobie: ja jestem światłością. Kto ze mną idzie, nie chodzi w ciemności. A więc dom Boży, mieszkanie Boga winno być świetliste. Tymczasem jakiż jest Kościół romański? Jest ciemny, bo aby był solidny, musi mieć sklepienia oparte na grubych, solidnych ścianach. Tam
w nich można umieścić niewielkie stosunkowo okna. Stąd we wnętrzu bywa ciemno. I to było zamówienie dla architektów. Zróbcie dom ze światła, dom Boży, który jest cały świetlisty. We Francji od połowy XII wieku rozwija się nowy styl architektoniczny. Swój początek bierze w działaniach opata Sugera z Saint-Denis. Przenieśmy się teraz do Chartres, aby podziwiać jedną z najpiękniejszych gotyckich katedr. Pierwsza katedra w Chartres została zniszczona przez pożar w roku 1194. Rok potem rozpoczęła się jej odbudowa, którą zakończono w roku 1228. Długość nawy głównej katedry w Chartres wynosi 130 metrów, zaś jej wysokość 36. Charakterystyczne dla gotyku i zastosowane również w Chartres są tak zwane sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nadają one gotyckim budowlom wysmukły kształt. Kościół gotycki, ten idealny kościół gotycki, który miał się składać wyłącznie ze światła, oczywiście był swego rodzaju dekoracją. To wnętrze, które było jednym wielkim szkłem, doprowadziło to momentami aż do sytuacji takiej jak Saint-Chapelle paryska, która składa się właściwie wyłącznie z okien. Kościół gotycki widziany od zewnątrz wygląda jak statek stojący w stoczni. Jest cały popodpierany łukami przyporowymi, skarpami, słupami, które powodują, że ta szklana klatka jakoś się jednak trzyma. To wszystko jest przecież kamień zawieszony na wysokości ogromnej, czasem do 40 paru metrów. Policzmy, ile to jest kondygnacji. To jest 3 metry na kondygnację, to jest kilkunastopiętrowy dom. I teraz na wysokości tych kilkunastu pięter, prawda, jest założone kamienne sklepienie. Ono nie może stać na szkle. Ono musi stać na owych słupach, skarpach i łukach przyporowych. Ale one wszystkie są wyrzucone na zewnątrz. Ich nie widać, jeśli jesteśmy w środku, w tym wspaniałym domu, domu Bożym, domu ze światła. Ta imponująca katedra to świetny przykład stylu, który zawładnął wyobraźnią europejskich architektów, a nazwany został gotykiem. Pojęcie stylu gotyckiego wprowadził malarz Rafael, a upowszechnił w XVI wieku florentyńczyk Giorgio Vasari. Był on zwolennikiem stylu klasycznego i sądził, że wszystko, co od niego odbiega, musi pochodzić od gotów, prymitywnego plemienia germańskiego. Gotyk w ustach renesansowych artystów włoskich miał zabarwienie wyraźnie negatywne. Aby uzupełnić podaną przed chwilą informację, oddajmy głos ekspertowi. Witraże, które wypełniały gotyckie okna, były efektem przemian technologicznych w ówczesnej Europie. Rzemieślnicy z terenów dzisiejszej północnej Francji, Normandii, nauczyli się wytwarzać duże tafle szklane. Szkło w swojej strukturze ma postać taką nieuporządkowaną, jest w nim bardzo dużo pustych przestrzeni. Jeżeli te przestrzenie wypełnimy różnego rodzaju domieszkami, możemy uzyskać różne kolory szkła. I tak na przykład dodatek miedzi barwi szkło na kolor rubinowy, kobalt na niebiesko, tlenek żelaza na kolor zielony, antymon na żółty, mangan na purpurowy, a aby uzyskać róż, trzeba było dodać złota. Teraz przenosimy się do Florencji, w której rozwijają się nowe formy produkcji. Jestem we Florencji. W tym miejscu sukna florenckie nabierają doskonałych barw. Oto wnętrze farbiarni. Trzeba wiedzieć, że głównym towarem eksportowym Florencji są właśnie produkowane tu sukna. Aby jednak uzyskać te wspaniałe materiały, na początku należy sprowadzić surowiec. Florenccy przedsiębiorcy importują wełnę z Anglii. Ładunek przez kanał La Manche dociera do Francji, potem na grzbietach mułów jedzie do Prowansji i dopiero stamtąd dociera do Florencji. Tu przerabia się wełnę. Trwa to prawie 6 miesięcy. Nic dziwnego, skoro proces technologiczny składa się aż z 25 etapów. Gręplowanie, czyli rozczesywanie, przędzenie, tkanie, folowanie, suszenie, farbowanie to niektóre z nich wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników. Na marginesie trzeba dodać, że ten rozbudowany podział pracy jest zupełnie nowatorski w Europie. Ponadto przetwarzanie wełny stało się inspiracją do wprowadzania nowinek technicznych.
Oto nowe wykorzystanie wodnego młyna. Obracające się koło za pomocą przekładni wprawia w ruch olbrzymie młoty, które pilśniują sukno do odpowiedniej gęstości i miękkości. To pozwala zatrudnić zamiast 40 ludzi tylko jednego. Siłę wody wykorzystuje również piła, a także miech kowalski. Z Florencji dla Wieści ze Świata, Bogdan Ulka. A teraz przenosimy się do Europy Północnej. Dochodzą do nas informacje, że tam również pojawiły się techniczne innowacje. Oto budowla, która coraz częściej pojawia się w krajobrazie Niderlandów, północnej Francji i Anglii. To wiatrak. Jego skrzydło osadzone jest na palu, który pozwala ustawiać się we właściwym położeniu w stosunku do kierunku wiatru. Konieczność odpowiedniego ustawiania wiatraków powoduje, że są one niewielkich rozmiarów. W roku 1215 w Anglii wydarzyła się rzecz bardzo istotna, choć współcześni nie zwrócili na nią uwagi i dopiero po latach, a nawet po wiekach stała się ona kluczowa dla rozwoju systemu europejskiego myślenia i europejskich wartości. Jeśli zajrzymy do podręcznika historii, to przeczytamy, że latem tegoż właśnie roku król Anglii, Jan, zwany Bez Ziemi, został przymuszony do wydania wielkiego przywileju, wielkiej karty wolności, tak dokument ten bowiem się nazywa, w którym pewne prerogatywy swojej władzy utracił. Dokument ten wyznaczał pewne nowe działania dla władzy, a mianowicie kazał tej władzy ograniczyć podatki. Kazał jej także, i to jest chyba jego największa wartość, aby przestrzegane było prawo, prawo cywilne, dobrze już na początku XIII wieku zakorzenione dzięki uniwersytetom, a które to mówiło, że nie wolno człowieka do więzienia bez wyroku sądu wrzucić. Zwróćmy uwagę, że jest to taki zapis, który wędruje przez wszystkie kodeksy prawne aż do dnia dzisiejszego. Wtedy został po raz pierwszy spisany. Poza tym król musiał słuchać swojej rady przybocznej i swoich doradców. To, co stało się w 215 roku, było także początkiem i uważane jest za początek angielskiego parlamentaryzmu, bo z tej właśnie rady pilnujących tak naprawdę możnych z wolna w ciągu 50 lat urodził się pierwszy w Europie parlament, który był najstarszym parlamentem europejskim. A swoją drogą nie wiem, czy wiecie, że to właśnie w Smithfield obok Londynu zbudowano pierwszy tor wyścigowy. Od roku 1174 w każdy piątek odbywały się tam targi końskie. Sprzedawane konie dosiadane były przez dżokejów i przeganiane przez ten tor, aby potencjalni nabywcy mogli je ocenić. Za panowanie Ryszarda Lwie Serce około roku 1190 po raz pierwszy urządzono wyścigi o pełną sakiewkę. No ale to tak na marginesie. Teraz przeniesiemy się wprost do Ameryki, do miasta Chan Chan. Stolicą ludu Chimu jest Chan Chana. To wielkie miasto zajmuje obszar około 6 km2. Składa się nań 10 charakterystycznych jedynie dla tych terenów założeń budowlanych. Obok nich znajdują się zwyczajne kwartały mieszkalne oraz warsztaty. Owe założenia budowlane nazwane zostały później przez Hiszpanów Ciudadela, czyli dzielnice. Długość muru pojedynczej Ciudadela może wynosić prawie 1000 metrów. Otaczają je mury o wysokości od 7 do 9 metrów. Owe dzielnice pełnią prawdopodobnie funkcję pałaców kolejnych władców ludu Chimu. W ich środku znajduje się prawdziwy labirynt dziedzińców, magazynów i tajemniczych budowli w kształcie litery U. Być może są to miejsca rozdawania królewskich darów, a być może miejsca kultu religijnego. Każda Ciudadela zawiera też grobowiec kolejnego z władców Chimu. Po tych egzotycznych budowlach wracamy do Europy, skąd nadszedł niezwykle interesujący materiał dotyczący życia codziennego w tym czasie. Na terenie Europy bogacący się feudałowie budują wspaniałe zamki. Powstaje wówczas skomplikowany system zarządzania nimi. Jedną z ważniejszych służb tego czasu jest służba stołowa. Na jej czele stoi stolnik. Stolnik trzyma pieczę nad najszlachetniejszą częścią żywności, nad jej zakupami i przyrządzaniem potraw, głównie z mięsiwa. Stolnik ma kilku pomocników.
strażnika żywności, krajczego krojącego mięso na porcje i odpowiedzialnego za sól, kupca, portiera przyjmującego i sadowiącego gości. Pomagało mu również trzech kucharzy oraz odźwierny, zajmujący się ogniem w kuchni i oświetleniem izby. Kolejną ważną postacią na feudalnym dworze był podskarbi. Sprawował on nadzór nad sypialnią i wszystkimi zgromadzonymi tam skarbami, w tym ubiorami tekstylnymi i sukniami. Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad dostarczycielem wody, przygotowywaniem łóżek oraz wytwarzaniem świec i dokonywaniem ich podziału. Inną ważną funkcję na feudalnym dworze sprawował cześnik. Podporządkowani mu byli podczaszy i podstoli. Podczaszy przechowywał wino i rozlewał do dzbanów i pucharów. Nieco niżej w hierarchii od podczaszego stał podstoli. Podstoli odpowiedzialny był za dostawę pożywienia i podlegało mu czterech pomocników. Dostawca, piekarz, strażnik bochnów, a dokładniej pajt chleba, czyli średniowiecznych talerzy, gdyż na kromkach chleba kładziono mięsiwo. I wreszcie osoba odpowiedzialna za słoninę. Mamy sensacyjną wiadomość z ostatniej chwili, łączymy się z Paryżem. W roku 1250 w Paryżu powstał cech wytwórców guzików, co podnosi to zajęcie do rangi rzemiosła. Na guziki stać jedynie ludzi zamożnych, guziki pełnią rolę zdobną. Ten stojący za mną wytwórca paryskich guzików wpadł na pomysł, aby guzik przyszyty na jednym końcu materiału przepchnąć przez dziurkę na jego drugim końcu i w ten sposób połączyć oba kawałki. Moda na guziki ogarnia coraz szersze kręgi społeczne. Z Paryża, zapiętego na ostatni guzik, Jerzy Modlinger, wieści. Czyżby więc już w roku 1250 i dzięki prostemu guzikowi Paryż stał się światową stolicą mody? Kto wie? Była to nasza ostatnia informacja. Żegnamy się więc, zapraszając na następne wydanie Wieści ze Świata.